Konfederacja bije się w tym momencie i będzie się biła przez najbliższe 4 lata o wspólny elektorat z Prawem i Sprawiedliwością. Prawda jest, szanowny panie redaktorze i szanowni państwo, taka, że politycy, ci, którzy wam się wydaje, że się nienawidzą, w rzeczywistości ze sobą bardzo dobrze współpracują i często rozmawiają. To jest groteska, bo Prawo i Sprawiedliwość rządziło właśnie dokładnie tak, jak te partie. Ta partia, która była przed 89 w Sejmie, to była dyktatura. Najlepszy wyborca to jest taki wręcz wyznawca, który jest w stanie zniszczyć swojego wroga. Władze Unii Europejskiej dzisiejsze chcą zrobić o jeden krok za daleko. Robienie z Unii Europejskiej wroga, gdy my mamy wroga naprawdę po drugiej stronie, no to jest po prostu jakieś tam opary absurdów. Ja wiem, że polokoktowcy nas nie kochają, ale my ich tak długo będziemy kochać, aż oni nas wreszcie pokochają. Dzień dobry, panie Arturze. No, na razie panie doktorze. Są zmiany, tak. Zacznijmy sobie może, no właśnie, jak pan skomentuje tego tweeta Donalda Tuska i też próbę formowania rządu przez Mateusza Morawieckiego? Mamy usłyszeć niedługo skład tej Rady Ministrów. Szymon Hołownia mówi, że to jest farsa. A jak pan to skomentuje? No takie małe psztyczki, ale bardzo dobrze, że takie małe psztyczki się odbywają. Ja się tylko dziwię zawodowym politykom, takim jak pan Belsenk, że na to reaguje w taki sposób, tym samym pokazując, że jednak boli, czyli że zostało strzelone trafnie. Jest to bardzo insajderski żart, to co sobie napisał Donald Tusk, bo przecież nie wszyscy wiedzą, na czym polega ta historia z tym spaniem do południa, więc no myślę, że jest to dobra odpowiedź na to, że w ogóle jest taki plan, jak zaprzysiężenie rządu właśnie 13 grudnia, ponieważ wiadomo, że pisowska już wkrótce opozycja będzie tę datę wykorzystywała przeciwko temu rządowi w swojej propagandzie. A przecież wiadomo, że ten rząd na tę datę wpływu nie ma. Wpływ ma prezydent. Więc myślę, że jest to cały czas w granicach tego dawania sobie psztyczków nawzajem. No właśnie, no ale myśli pan, że teraz prezydent Duda, że Jarosław Kaczyński się poczuje na tyle oburzony, że nie, absolutnie nie 13 grudzień i ten rząd zostanie zaprzysiężony jednak w nieco późniejszym czasie? No i czy też prezydent będzie zwlekał pana zdaniem? Nie, no dobrze, ale umówmy się, ten 13 grudnia to jest po prostu wygłup Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki, no, Próba zrobienia sobie naprawdę nieprzyjemnej rzeczy z tego, że no, to zagrania na nosie wrogom, no i tyle. No, więc jeszcze mogą pograć na nosie, no to jeszcze grają na nosie, ale to się wkrótce skończy. Na szczęście i już będzie przeszłością, mam nadzieję, bezpowrotną przeszłością. Mam nadzieję zresztą też, że jednak ten 13 nie zostanie zrealizowany, bo wtedy pozostanie już tylko machnąć ręką i stwierdzić, że no dobra, trudno, no PiS tak zrobił, jak zrobił. Mateusz Morawiecki rozesłał zaproszenia do przedstawicieli ugrupowań parlamentarnych. W tym zaproszeniu można przeczytać m.in. celem spotkania zbudowanie koalicji polskich spraw, mającej kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji obietnic złożonych Polakom. Prezentowane dotychczas propozycje obejmują szeroki zakres kwestii zarówno gospodarczych, jak i społecznych, rodzin, edukacji i zdrowia. No i jeszcze powiedzmy 2 dni temu, tuż po rozesłaniu tych zaproszeń, wszyscy wydawało się, że mówili jak jeden mąż, że nikt z przedstawicieli opozycji nie wybierze się na takie spotkanie z tych osób, które otrzymały takowe zaproszenie. Sławomir Mentzen w swoim tweecie, jak moglibyśmy też rzucić okiem, napisał tak: premier Morawiecki zaprosił mnie na rozmowy w sprawie tworzenia koalicji. Oczywiście na żadne spotkanie się nie wybieram. Całą kampanię mówiłem, że chcę zakończyć, a nie przedłużyć rządy PiS. Morawiecki przestał rządzić, nie mamy o czym rozmawiać, Morawiecki musi odejść. Ja też przyznam państwu szczerze, że byłem przekonany, że... nie zaskoczył mnie ten tweet Sławomira Mentzena, natomiast chwilę później Krzysztof Bosak napisał tak: przyjęcie zaproszenia jest z naszej strony wyrazem szacunku dla urzędu premiera RP oraz dla prawie 8 miliona wyborców PiS,
którzy zasługują na naprawdę propolski rząd, więc się okazuje, że dzisiaj o godzinie 12.30 jednak przedstawiciele Konfederacji, ale z tego skrzydła tutaj narodowego i też ze strony Grzegorza Brauna pojawią się na spotkaniu z premierem. Jak pan, panie Arturze, interpretuje w ogóle ten dwugłos płynący z Konfederacji? Nie, to znaczy, rzeczywiście jest tak, że Konfederacja bije się w tym momencie i będzie się biła przez najbliższe 4 lata o wspólny elektorat z Prawem i Sprawiedliwością. Więc muszą robić różne kroki, które pokazują, że oni są od Prawa i Sprawiedliwości lepsi. I tutaj myślę, że rzeczywiście można było zabawić się trochę w taki sposób, że dobrze, jak pan premier zaprasza, my się zawsze bardzo chętnie spotkamy, my pokażemy, że jesteśmy troszkę inną jakością niż było Prawo i Sprawiedliwość, bo przypomnę, że w minionej nawet kadencji było wiele okazji do tego, żeby przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości usiedli do wspólnego stołu z przedstawicielami całkowicie wszystkich przedstawicieli opozycji na różne tematy. I z tego, co pamiętam, to przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości na tego typu spotkaniach nigdy chyba nie było, ponieważ oni zawsze stwierdzali, że to my jesteśmy władza i nie będziemy z opozycją w ogóle dyskutować o niczym. No i należało chyba pokazać nową jakość i powiedzieć, dobra, my pójdziemy porozmawiać, ale my nie będziemy rozmawiali o żadnym rządzie Mateusza Morawieckiego, bo nie zgadzamy się na żadne rządy Mateusza Morawieckiego, tylko pokażemy mu, co robił źle i dlaczego teraz musi odejść, żeby zrozumiał. Najlepiej by było, gdyby to spotkanie jeszcze było nagrywane i transmitowane, ponieważ po prostu Mateuszowi Morawieckiemu i całemu PiS-owi należy się głośno słyszeć, jak bardzo źle rządzili przez te 8 lat, a przez ostatnie 4 szczególnie, i wskazać, jakie są najważniejsze tematy na teraz, ważniejsze od tego, od tej szopki, którą robi Prawo i Sprawiedliwość z tym pseudorządem, którego nie mają szans powołać. No właśnie, ale pana zdaniem przedstawiciele Konfederacji są już na tyle wytrawnymi graczami politycznymi, że ustalili, że powiedzmy przedstawiciele Nowej Nadziei mówią, że absolutnie nie idziemy na spotkanie, a głos płynący ze strony Krzysztofa Bosaka będzie taki, że jednak idziemy na spotkanie. Czy raczej pana zdaniem jest tak, że tam są różne, nie wiem, tarcia albo może na tyle niezależności, że no, że właśnie płynie taki dwugłos? Nie, no ale to wiadomo, że postawy różne budzą różne komentarze, więc jest elektorat, który domaga się takiego odcięcia całkowitego i dla tego elektoratu poszedł sygnał, że nie idę na żadne spotkanie, a jest też elektorat, który pewnie dobrze na to spojrzy, że pewne zasady gry parlamentarnej się zmieniają i nie ma już czegoś takiego jak dyktator, który wszystkich lekceważy. I w tym momencie rozmawiają ze sobą, bo prawda jest, szanowny panie redaktorze i szanowni państwo, taka, że politycy, ci, którzy wam się wydaje, że się nienawidzą, w rzeczywistości ze sobą bardzo dobrze współpracują i często rozmawiają. No tak, no ale Konfederacja miała wywrócić ten stolik, niejednokrotnie o tym mówili. Też można dostrzec taką narrację w różnych środowiskach internetowych, w mediach społecznościowych, że część wyborców Konfederacji jednak czuje pewne rozżalenie, że ten stolik, no nie ma tej próby wywrócenia stolika, tylko że jest chęć próby, znaczy jest taka próba układania się. No tak, no ale to wynika z oczywistości. Tam to hasło z tym tam wywracaniem stolika to oczywiście było fajne hasło wyborcze, ale jak większość haseł wyborczych nie ma żadnej treści rzeczywistej w sobie. Wiadomo było, że od samego początku chodzi o to, żeby partia, która idzie do wyborów, miała wpływ na rządzenie, a w związku z tym, że nie ma żadnego wpływu na nic, no to nie odbywa się to, o czym mówiła. No to jest bardzo proste. No każdy tak gdzieś w polityce coś takiego zaliczył. Przecież każda partia polityczna szła do władzy i się tej władzy na przykład no niestety nie zazna, tak? Więc nie ma co mieć o to pretensji. Natomiast to, że tam, co pan wspomniał, że w internecie jest jakieś tam poruszenie, no po prostu niektórzy nie pogodzili się z faktem, że nie istnieje coś takiego jak antysystem. Są partie polityczne, które biorą udział w tej grze partyjno-politycznej właśnie. Te partie, które tworzą rząd, wygrały. Te partie, które tworzą opozycję, przegrały tę rozgrywkę. Przed nami następne rozgrywki w najbliższym roku i przed nami 4 lata rządów, które mogą przynieść w przyszłości jakieś zmiany może. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, jaka jest. I trzeba się z tym pogodzić, że pewne figury retoryczne są wykorzystywane przez partie polityczne do tego, żeby budować swoją postać. Ale dokładnie to samo robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, które nagle objawia się jako partia w niektórych wypowiedziach wręcz skrajnie antyunijna.
Myśmy o tym nie wiedzieli przed wyborami, ale zbliżają się wybory europarlamentarne i Prawo i Sprawiedliwość sobie wyliczyło, że po co ma się dzielić łupem z jakąś konfederacją, jak może próbować przejąć elektorat konfederacji. I nagle dowiadujemy się, że ta zbrodnia jest oczywistością, w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Gra polityczna na tym polega i w tę grę po prostu no, wszyscy politycy grają i nie ma co o to mieć do nich pretensji. No właśnie, panie Arturze, bo tutaj nasi widzowie na czacie się dopytują o te kuluary różne sejmowe i rozmowy, że tu pan wspomniał, że to nie jest tak do końca, że no, oficjalnie w mediach politycy tak się przekrzykują, jest taki antagonizm, no, a w kuluarach, kiedy trzeba przystąpić do rozmów, no to jednak przystępują. Naszych widzów i słuchaczy interesuje na przykład to, jak to wygląda na sejmowej, w sejmowej stołówce, czy jest miło i przyjemnie, jak takie rozmowy wyglądają, panie Arturze? Nie, no to są normalne rozmowy, bo ludzie ze sobą po prostu rozmawiają. Ja oczywiście nie mówię, że wszyscy, bo są też tacy, którzy brzydzą się podać rękę komuś, kto jest wrogiem ideowym. Tak, to się zdarza oczywiście, no ale to nie świadczy dobrze o tych ludziach, którzy mają z tym problem. My ze sobą normalnie rozmawiamy, normalnie współpracujemy, a po godzinach pracy spotykamy się na tej samej siłowni, nie wiem, na basenie i w tej samej restauracji, tak? I tą samą taksówką jedziemy do telewizji, w której mamy wywiad razem, czy jakąś debatę, i tą samą taksówką potem wracamy do hotelu. Więc naprawdę to budowanie atmosfery wojny polsko-polskiej, czy w ogóle jakiejś wojny ideowej wokół polityki jest oczywiście opłacalne dla polityków, ponieważ no, najlepszy wyborca to jest taki wręcz wyznawca, który jest w stanie zniszczyć swojego wroga w internecie na przykład, tak? Natomiast rzeczywistość jest taka, że my się, nie powiedziałbym, że my się lubimy wszyscy, ale szanujemy się nawzajem i mamy ze sobą normalny, dobry kontakt, nie wiem, mamy do siebie telefony, międzypartyjnie ze sobą rozmawiamy, spotykamy się w normalny sposób. Nie mamy problemu z tym, że ktoś jest w innej partii, no bo po prostu jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? I jakaś tam walka polityczna trwa i oczywiście kwestia jest, kto zrealizuje co. I mamy do siebie pretensje oczywiście, to nie jest tak, że jest też sielanka i sobie tam śpiewamy kumbaya. Więc oczywiście, że mamy do siebie pretensje. Ja mam ogromne pretensje do tego, co zrobili politycy Prawa i Sprawiedliwości z Polską przez ostatnie lata. I dlatego ja głośno deklaruję im, i to zarówno w rozmowach tutaj publicznych, jak i prywatnych, że no się po prostu zagalopowali i trzeba ich odsunąć od władzy i oby do tej władzy nie wrócili, najlepiej nigdy. Tak? Natomiast to nie zmienia faktu, że jesteśmy ludźmi i trzeba się szanować. Więc no, ten brak szacunku i to wszystko, co idzie dalej za nim, no to jest coś, co jest właśnie taką papką dla internetowych wyborców, a nie rzeczywisty świat. No właśnie, dzisiaj w porannej rozmowie w Radiu Z Marek Suski stwierdził, że no, kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, a teraz jest czas budowania koalicji. Tak, ta odpowiedź była związana z pytaniem dotyczącym tego, jak Mateusz Morawiecki wyobraża sobie próbę zawiązania rządu z ewentualnie trzecią drogą, o której padało wiele przykrych słów. Może, panie Arturze, spójrzmy jeszcze na wypowiedź wczorajszą marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który mówił właśnie o tych próbach zawiązania rządu przez Mateusza Morawieckiego. Te dochodzące do mnie zewsząd, acz nie bezpośrednio, gorące pragnienia pana premiera Morawieckiego, ale takie nieśmiałe, trochę skrywane, że chciałby się spotkać, ale jednak bezpośrednio nie zadzwoni, napisze pismo, odezwie się do klubu, minie w przejściu w sejmowym korytarzu i powie tylko dzień dobry, ale nic więcej. Doprowadziły do tego, że w mojej głowie od wielu godzin kołacze się znany utwór Zbigniewa Wodeckiego "Opowiadaj mi tak". Dzisiaj, mając go cały czas w głowie, sięgnąłem do tekstu, żeby go odświeżyć. To bardzo adekwatny tekst. Opowiadaj. Nikt nie opowiada tak jak ty. Choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Nie wiem jeszcze, jak dać kosza premierowi Morawieckiemu, żeby do niego dotarło. Że nikt nie chce z nim tego rządu robić, że nic z tego nie będzie, że czarna polewka, że niestety to zostało odrzucone. Ale on uparcie dalej przychodzi z kwiatami, dalej przychodzi w konkury i dalej sam siebie przekonuje, że z tego związku coś będzie. Nie będzie, panie premierze.
Nie, a gdzie w tym wszystkim jest dobro Polaków? Tak, to jest takie, ja bym jeszcze dodał do tego, co Szymon Hołownia powiedział, też cytat. Ja wiem, że polokoktowcy nas nie kochają, ale my i tak długo będziemy kochać, aż oni nas wreszcie pokochają. No i tutaj tyle, jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego. W tym wszystkim dobro Polski i Polaków jest w najbliższych realizacjach, ponieważ ja uważam, że słowo realizacja powinno być słowem przyświecającym nadchodzącemu rządowi. To znaczy, co ten rząd jest w stanie naprawić po PiS-ie i co ten rząd jest w stanie zmienić w naszej codzienności. A celów jest wiele. Cele są realne, one są dobrze zarysowane. Czasu oczywiście też jest trochę. To jest oczywistość, że nowy rząd nie wprowadzi wszystkich zapowiadanych zmian w ciągu pierwszych miesięcy. Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość większość programów socjalnych wprowadziło na 3 miesiące przed 8-letnią kadencją. Przed zakończeniem 8-letniej kadencji większość tych zmian, które teraz będą naszą rzeczywistością od nowego roku. Więc tak naprawdę jest wiele rzeczy do zrobienia. Na początek wielki audyt wszystkiego, co Prawo i Sprawiedliwość zniszczyło, a następnie krok po kroku naprawianie tego we wszystkich ministerstwach i we wszystkich aspektach naszego życia, tam gdzie się oczywiście da. Więc myślę, że jest dużo do zrobienia i oczywiście trzeba też być przytomnym. Nie wszystkie zmiany będą się nam podobać, więc trzeba zachować zimną krew i zobaczyć, jak to idzie. Myślę, że naprawa... Panie Arturze, Marek Suski dzisiaj powiedział, że to, co się dzieje, to jest zamach na demokrację raz, zwłaszcza w Sejmie, i że w ogóle to, co się dzieje w Sejmie, to jest PRL. Zresztą tak też mówią z mównicy sejmowej. Znaczy, to groteskowe jest. Kiedy chciał zabrać to, że... głos z przyzwyczajenia, drodzy państwo. No tak, tak, właśnie, z przyzwyczajenia, bez żadnego trybu. To jest groteska, bo Prawo i Sprawiedliwość rządziło właśnie dokładnie tak, jak te partie. Jak ta partia, która była przed 89 w Sejmie, to była dyktatura, obleganie wszystkich istniejących instytucji, tworzenie nowych instytucji, wzięcie wszystkich spółek Skarbu Państwa dla swoich ludzi. To jest partia, która po prostu w taki sposób rządziła, że oni naprawdę nie powinni się wypowiadać na temat tego, jak wyglądają standardy parlamentarne, ponieważ już po samym Szymonie Hołowni na przykład, jako marszałku, widać, jak wielką zmianą jakościową jest po prostu powrót do jakiejś normalności. Do normalności, w której myśmy nie byli, bo mieliśmy panią Witek, która rządziła w taki sposób, w jaki rządziła, tą salą sejmową, niestety źle, a wcześniej mieliśmy pana Kuchcińskiego, który nie był też otwartą osobą na tego typu dyskusje, na jakie sobie pozwala Szymon Hołownia, a on się po prostu zachowuje normalnie. Wystarczyło tyle, żeby naprawdę zrobić wielką różnicę w jakości parlamentaryzmu. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Dla mnie już jest wielka zmiana polegająca na tym, że posłowie mają więcej czasu na wypowiadanie się. Jeżeli to zostanie utrzymane, to oczywiście pracy stanie się trudniejsza, bo nagle będą musieli posłowie pracować 2 razy więcej niż dotychczas pracowali, ale z drugiej strony no, jakość debaty publicznej będzie też zdecydowanie większa, no bo umówmy się, panie redaktorze, pan mi daje dzisiaj więcej czasu na moje odpowiedzi niż mi kiedykolwiek, jakikolwiek marszałek dał na debatę, na wypowiedź na temat konkretnej ustawy. Posiedzenia Sejmu cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony Polaków. Posiedzenia te trafiają na kartę na czasie na YouTubie. Strona Sejmu RP już przekroczyła srebrny przycisk ponad 100 tysięcy subskrybentów. Szymon Hołownia też powiedział, żeby państwo przygotowali sobie popcorn na kolejne posiedzenie Sejmu. Czy Szymon Hołownia pana zaskakuje, czy zaskoczył? Ja też tak sobie popatrzyłem. Jest bardzo aktywny Szymon Hołownia i wydaje się, że chyba najbardziej aktywny, chociaż pewnie Donald Tusk jest aktywny w kuluarach. No bo tak, Szymon Hołownia w ostatnim czasie zostaje marszałkiem Sejmu, wygłasza orędzie, spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wizerunkowo też lepiej wypada po tym spotkaniu. Spotyka się też z profesorem Strzemboszem i jest rozmowa na temat reformy sądownictwa. Wczoraj Szymon Hołownia spotkał się z prezesem NIK-u w celu naprawy relacji właśnie z Najwyższą Izbą Kontroli. No i właśnie, czy nie zaskakuje pana ta aktywność zarówno retoryczna, jak i taka związana z działalnością Szymona Hołowni? Czy może jest już to gra na prezydenturę? Po pierwsze, znaczy, gra na prezydenturę to się pewnie będzie odbywała przez całe 1,5 roku u tych, którzy będą chcieli startować w wyborach prezydenckich. Natomiast no ja myślę, że Szymon Hołownia się przez ostatnie 4 lata szykował do tej roli, którą w tym momencie ma i no, po prostu ją wykorzystuje. To jest oczywistość, że człowiek, który jest pierwszy raz w Sejmie,
a który te lata czekał za Sejmem, za płotem, tak, żeby wejść i spełniać te właśnie funkcje, w ten sposób się zachowuje. No myślę, że każdy z nas, kto liczy kiedyś na to, że będzie miał takie możliwości, w ten sposób chciałby te możliwości wykorzystywać, a że one były w przeszłości niewykorzystywane przez marszałków czy przez liderów politycznych, tak? No bo Szymon Hołownia jest jednym z prezesów klubu partyjnego, politycznego w Sejmie, to że wcześniej to nie było wykorzystywane, no to jest inna zupełnie sprawa. Też trzeba powiedzieć to, że no jednak coś się zmieniło. Mieliśmy przez 8 lat rządy jednej partii, zarządzanej przez jednego człowieka, właściwie ręcznie sterowanej. A dzisiaj mamy nadchodzący rząd 4 klubów politycznych, złożonych jeszcze z wielu innych, mniejszych partii, które współpracują z nimi. Więc mamy naprawdę rząd taki, można by powiedzieć, może poza PiS-em, ale rząd zgody narodowej, co do tego, że właśnie trzeba zmienić pewne rzeczy, które zostały przez PiS wprowadzone. I ja liczę na te zmiany, czekam na to, co będzie rzeczywiście zmienione jak najszybszym tempie, tak? Bo część z tych zapowiedzi, programy gospodarcze, to są programy, które wycofują wiele rozwiązań złych, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, i wprowadzają wiele rozwiązań, które wynikały nie z naszego widzimisię i wydaje nam się, tylko wynikały z naszych konsultacji, z naszych interwencji, z naszych rozmów z przedsiębiorcami. To były nie wydumane programy, które nam się wydaje, że pomogą, tylko to były konkretne postulaty konkretnych środowisk, które nam podpowiedziały to, że właśnie program gospodarczy ma wyglądać tak na przyszłość, a czego Prawo i Sprawiedliwość nie chciało spełniać. Co ciekawe, na koniec dodam, że przecież w tym tygodniu chyba wyszedł taki przekaz od Mateusza Morawieckiego, że on to może nawet zrealizować cały program opozycji, byleby tylko premierem został, tak? Bo się nagle okazało, że Prawo i Sprawiedliwość popiera wszystkie te rzeczy, które, z którymi opozycja, jeszcze dzisiejsza, ale wkrótce rząd, szły do kampanii wyborczej. No to należy zadać pytanie, czym właściwie jest Prawo i Sprawiedliwość, bo może po prostu jest to partia, która musi być u władzy i taki jest ich idefix, niezależnie od tego, jakie poglądy się ma, ponieważ my udajemy, i tu wrócę do pierwszego pytania, które pan zadał właściwie o tą wojnę polsko-polską i te spory polityczne, tak? Z jakiegoś powodu mamy przypisane jakieś konkretne poglądy do konkretnych partii politycznych i do konkretnego loga. Tymczasem okazuje się, że taka partia polityczna jak Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie z zapowiedzią Mateusza Morawieckiego, może właściwie zrealizować program opozycji. Tylko że nie realizowała go, gdy była u władzy. Tak jakoś się dziwnie składa. Także no cóż, no niech to sobie każdy ze słuchaczy, czy widzów tutaj przemyśli, jak wygląda postawa Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj, czym ta partia właściwie jest. No właśnie, czy Prawo i Sprawiedliwość pana zdaniem to jest bardziej głos Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o anihilacji państwa polskiego, czy bardziej Mateusza Morawieckiego, który mówi o tym, że trzeba zakończyć wojnę polsko-polską? I jest takie, no teraz bicie się w pierś ze strony premiera. No i drugie pytanie, takie podłączę pod to pierwsze. No co pana zdaniem stanie się z Mateuszem Morawieckim po tym, kiedy no nie otrzyma wotum zaufania, bo też widzieliśmy między innymi to zdjęcie, jak Henryk Kowalczyk przegląda media społecznościowe i akurat został złapany, jak oglądał mema z Mateuszem Morawieckim, kiedy ma taki wydłużony nos i dotyczył próby stworzenia rządu. Też nie jest żadną tajemnicą, że nie ma chętnych do tego rządu, nikt się tam nie pali. No memy to sobie wszyscy oglądamy i wszyscy sobie nawzajem wysyłamy te memy, więc to akurat... Czyli w kuluarach memy krążą dość często. Nie przypisywałbym temu żadnej dodatkowych tam uczuć, które są wewnątrz parlamentu. Natomiast... No przede wszystkim ja bym jeszcze zwrócił na może coś innego uwagę, bo my tak troszkę w grupie plotek sobie tutaj się posługujemy tym, co tam widzimy na zewnątrz, a chyba ważniejsze jest to, czego my nie widzimy, czyli to, że Prawo i Sprawiedliwość kupiło sobie trochę czasu na obsadzenie swoich ludzi w różnych instytucjach i na stanowiskach, na których będzie ciężko ich usunąć później. Oczywiście pewien proces się rozpoczął i nowy rząd będzie się starał niektóre rzeczy wycofać, które zostały przez Prawo i Sprawiedliwość wprowadzone. Mam na myśli również kwestie personalne, tak? Mam na myśli instytucje, które oblega Prawo i Sprawiedliwość, ale ten czas, który jest, to jest czas, oni spędzają na tym, żeby właśnie gdzieś się tam okopać, mimo to, że oni władzy już nie mają. I
to jest tutaj rola dziennikarzy akurat, ponieważ no tak jakoś jest, że dziennikarze dochodzą do tego wszystkiego dużo szybciej niż politycy gdziekolwiek, no, bo my to ewentualnie możemy się konkretnie zapytać, a co się z tym stało, a co ten tutaj będzie robił teraz w życiu. Natomiast no to wciąż są, to wciąż jest ta kolumna plotkarska, tak? A tutaj jest kwestia konkretów, ponieważ wiemy doskonale, że ta władza pisowska, oni mieli takie proste ustalenie, że raz zdobytej władzy nigdy nie oddamy. No i tu się okazuje, że niestety oddać muszą i to już za parę tygodni, więc pytanie, co oni zrobią z tymi ludźmi, którzy tam naprawdę byli ich oddanymi, ważnymi funkcjonariuszami, teraz, gdy już nie mają możliwości rozdawania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, bo te frukta za chwilkę im odpadną i za chwilkę dojdzie do wielkiej wymiany wszystkich tych, którzy mają legitymację partyjną Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, to przejdźmy może do tych konkretów. Donald Tusk zapowiedział utworzenie 3 komisji śledczych. Już w przyszłym tygodniu mają być one jakoś powołane i zawiązane. Pierwsza do spraw Pegasusa, druga do spraw afery wizowej, trzecia do spraw wyborów kopertowych. Został też złożony projekt ustawy zakładającej ujawnienie majątków małżonków przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Już dziennikarze nazwali ten projekt Lex Morawiecki. No i właśnie, czy pana zdaniem do takowych rozliczeń rzeczywiście dojdzie, bo no ja też jak mam sposobność rozmawiać z mieszkańcami Warszawy, tutaj jak chodzę po ulicach, to ci wyborcy, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską, przede wszystkim liczą na te rozliczenia, natomiast często też się pojawia takie za chwilę no taka dygresja z ich strony, że to no tak, żeby nie było jak z Ziobrą swego czasu, tak, że miał stanąć przed Trybunałem Stanu, a się nie udało. Czy te rozliczenia to nam chleba nie dadzą? Oczywiście pokażą nam, że istnieje jakaś sprawiedliwość na świecie. Jeżeli chodzi o komisję do spraw Pegasusa, to ja bym po prostu zaprosił Jarosława Kaczyńskiego, żeby powtórzył to, co kiedyś powiedział na ten temat. I to by właściwie zamknęło obrady komisji. Gorzej, gdzie one były wykorzystywane? Te wpływy, które miały, te możliwości, które miały służby specjalne, to jest coś do zbadania jak najszybciej. I teraz pytanie, czy nowy minister, czy nowy władze, czy ministerstwo MSWiA, czy będzie miało rzeczywiście wgląd w to wszystko, co robiły służby za czasów pana Kamińskiego i Wąsika, bo dobrze by było, gdyby się Polacy o tym dowiedzieli, jak to wygląda w rzeczywistości, a ja pamiętam, jak próbowali sobie zalegalizować ustawą, która ostatecznie nie przeszła, możliwości inwigilacyjne dotyczące naszych maili, naszych messengerów, naszych SMS-ów i tak dalej. Więc no, chciałbym, żeby gdzieś po prostu świat usłyszał, bo z jednej strony nie należy być naiwnym i trzeba mieć świadomość, że takie rzeczy się dzieją. Z drugiej strony no, inaczej zupełnie jest, gdy się usłyszy czarno na białym, że na polecenie tego konkretnego polityka ten inny konkretny polityk był podsłuchiwany. I taką sytuację mamy w przypadku pana posła Brejzy, tak, którego sprawa pewnie będzie się toczyła jeszcze wiele, wiele miesięcy albo lat. Więc to. Jeżeli chodzi o te pozostałe komisje śledcze, no to mamy tutaj bardzo dużą paczkę wiedzy, którą nam przedstawia były poseł również Michał Wypij, który był wtedy w gronie tych ludzi, którzy się sprzeciwili razem z Jarosławem Gowinem wyborom kopertowym i to, w jaki sposób one były administrowane, w jaki sposób, jak wyglądała no, ścieżka, że tak powiem, decyzyjna, bo to też nie zostało rozszyfrowane. Wyszło na to, że wszystkiemu winny jest minister Sasin, a ja mam takie podejrzenia, że to raczej nie Sasin. Był tam głównym macherem tego całego biznesu. I to, jak doszło do przewrotu wewnętrznego, no bo przy okazji tych wyborów kopertowych doszło do przewrotu rządowego, tak? Znaczy zmian po prostu w rządzie. Więc wiele rzeczy jest do wytłumaczenia, do pokazania od nowa, po to, żeby pokazać po prostu, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość krajem. Tylko nie właśnie, wiem, czy to tak się skończy na pana później oskarżenia. No właśnie, no tak na pana polityczny nos, no bo jak ja też sobie przypominam te wszystkie komisje śledcze, które były w trzeciej RP, no to raczej to było pewnego rodzaju show niż rzeczywiste. Zresztą nie jeden polityk tam się wybił na tym, czy to Zbigniew Ziobro swego czasu, czy przecież Patryk Jaki, czy wielu innych posłów zrobiło kariery na tych komisjach śledczych. A co do ustaleń, no to tak no, średnio z tym bywało, mówiąc delikatnie. No, czy komisja reprywatyzacyjna jeszcze coś tam zadziałała faktycznie, bo jakieś efekty prawne się po niej pojawiły.
Pozostałe komisje oczywiście były bardziej autopromocyjne, czyli tak jak te wszystkie tam programy poszukujące talentów, to zazwyczaj wypromowują najbardziej tych, co siedzą w jury, a nie tych, co tam uczestniczą w tych programach. I tutaj dokładnie tak samo się to odbywa. Tylko że komisje śledcze, ja przypomnę, że komisje śledcze to jest dodatkowa praca dla parlamentarzystów. Parlamentarzyści robią to z potrzeby, nie dostają za to dodatkowych pieniędzy, muszą po prostu wykonać swoje zadanie. A pokazanie takich rzeczy lepiej niż to pokazują artykuły prasowe, myślę przed kamerami, przy świadkach wzywanych, którzy muszą mówić prawdę, bo ciąży na nich odpowiedzialność karna za zamijanie się z prawdą, tak? No to myślę, że jest jednak pewną wartością dla społeczeństwa. Pytanie tylko, czy z tego coś wyniknie. Mi brakuje tam jednej komisji, tylko od siebie bym dodał, że należałoby rozliczyć przede wszystkim ten fundusz, który zarządzał tymi dodrukowanymi 200 miliardami złotych w trakcie kryzysu pandemicznego, powiązany z tarczą antykryzysową, ponieważ to, w jaki sposób była rozliczana ta tarcza antykryzysowa, moim zdaniem powinno stać się publiczną wiedzą. A kwestia fuzji Orlenu i Lotosu, panie Arturze? No to jest inne, to jest oczywiście dodatkowa sprawa, która... Bo to się nagle okazuje, że tych 4 lat nie wystarczy, żeby to wszystko zbadać. Tak, znaczy tak może być, ale też z drugiej strony parlamentarzystów jest wielu i oni mogą faktycznie pracować. To przecież naprawdę, no, jeżeli koalicja rządząca w tym momencie ma ponad 230 parlamentarzystów, to jest z czego wybierać. Najważniejsze jest to, żeby się zajmowali ludzie, którzy naprawdę znają się na temacie konkretnymi zagadnieniami, tak? Czyli dobrze by było, gdyby oni byli potraktowani jednak, gdyby potraktowano, przepraszam, te komisje profesjonalnie, a niekoniecznie autopromocyjnie, tak? Bo to chyba o to nam chodzi. Parlament Europejski w tym tygodniu opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw. Niewielka różnica, 44 wstrzymało się od głosu. Czy pan się wpisuje w tę retorykę, która mówi, że jest to świadectwo kroczącej utraty suwerenności przez Polskę? Tam sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ to przez polskich reprezentantów doszło do tego. Tak, szanowni państwo, przypomnijmy, 9 polskich europosłów poparło zmiany traktatowe. Tak. Posłowie, dodajmy też, ci z ramienia Platformy Obywatelskiej głosowali przeciw, tak jak zapowiedział Donald Tusk, choć Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych stwierdził jednoznacznie, że ci, którzy popierają Donalda Tuska, głosowali za. No i właśnie, panie Arturze, co to oznacza dla Rzeczypospolitej? To na szczęście jeszcze nie jest wiążąca kwestia i tam jeszcze daleka droga do tego, ale to pokazuje, że są europosłowie nasi, których Polacy wysłali do Europarlamentu, żeby reprezentowali Polskę, i oni zapomnieli, kto ich tam wysłał. No właśnie, czyli pan nie akceptuje tego w ogóle, znaczy nie jest pan w stanie zaakceptować takiego ujęcia rzeczywistości, jakie reprezentuje tych 9 europosłów, tak, którzy zagłosowali za. No wszyscy się, poza tymi oczywiście europosłami, wszyscy się zgadzamy co do tego, i tutaj trzeba zaznaczyć to, że rozumie to również właśnie Donald Tusk, któremu Prawo i Sprawiedliwość sugerowało, że on tylko złe rzeczy robi w Unii Europejskiej, tak. Rozumieli to europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, że to jest o ten jeden krok za daleko, co Unia Europejska w tym momencie próbuje zrobić. Ale myśli pan, że to jest tak, że Donald Tusk rzeczywiście by zagłosował przeciw, czy to wynikało z takiego nacisku, który płynie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo też nie ma co się oszukiwać, że gdyby Donald Tusk zagłosował za, znaczy jego przedstawiciele w Parlamencie Europejskim, no to bardzo, bardzo trudno, myślę, byłoby mu z tego wybrnąć. No bo Marek Jakubiak mówił wprost, że on po prostu nie ufa Donaldowi Tuskowi i że to jest, zacytuję, pic na wodę. No to, że oni wierzą za bardzo w swoją propagandę, to jest inna sprawa. Natomiast tak samo przecież europosłowie PSL-u zagłosowali przeciwko tej rezolucji. Ale ja tu zwracam uwagę na jedną rzecz. Za trochę ponad pół roku będziemy mieli nowy europarlament. Nowy europarlament, w którym będzie dużo większa reprezentacja europarlamentarzystów bardziej sceptycznie podchodzących do tej kwestii właśnie poszerzania
poszerzania możliwości Unii Europejskiej względem państw członkowskich będzie dużo większa reprezentacja z Niemiec, dużo większa z Holandii, Hiszpanii, Francji. I wtedy takie głosowanie nie będzie już wisiało na włosku, będzie po prostu odrzucone. Więc no mówię, władze Unii Europejskiej dzisiejsze chcą zrobić o jeden krok za daleko, chcą spowodować, żeby przyspieszy bardzo, lawinowo wręcz taka budowa tego superpaństwa, na które no nie wszyscy chcą się zgodzić. I na szczęście nasi polscy europarlamentarzyści, większość z nich, zrozumiała to, co się tam zaczyna szykować, bo i tak naprawdę my przecież i tak się integrujemy, i tak jesteśmy w tej Unii Europejskiej, wprowadzamy zasady, które Unia Europejska nam proponuje. Bardzo dużo ustaw, które wprowadziliśmy w ciągu ostatniej kadencji, to są ustawy, które nam po prostu Unia Europejska wysłała w pakiecie. Niestety przez Mateusza Morawieckiego, bo to Mateusz Morawiecki spowodował to, doszło do zgody na to, żeby Unia Europejska narzucała nam swoje prawa i nazywała to praworządnością i pod groźbą niewypłacenia pieniędzy z KPO, bo to przypomnę, że to Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki też zdecydował się na to, że Polska weszła w ten wspólny unijny kredyt. To się już odbyło, tego się wycofać nie da. Z tą rzeczywistością już musimy żyć i będziemy żyć przez następne dziesięciolecia. Natomiast niekoniecznie musimy żyć w rzeczywistości, w której pani Ursula von der Leyen wysyła do Polski pakiet ustaw, które Polska ma przyjąć, ponieważ Polska jest państwem podległym władzom Unii Europejskiej. I to jest to, co trzeba tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę. Ale to właśnie Prawo i Sprawiedliwość teraz mówi, że teraz to dopiero będzie strasznie, że Niemcy tutaj odbiorą nam suwerenność, bo do tej pory Polska była twardo broniona. To, że Prawo i Sprawiedliwość sobie wroga w Unii Europejskiej teraz zrobiło, to już powiedziałem tam na początku, że szukają tego elektoratu, który jest w tym momencie przy Konfederacji. Natomiast robienie z Unii Europejskiej wroga, gdy my mamy wroga naprawdę po drugiej stronie, no to jest po prostu jakieś tam opary absurdów, których teraz sobie popływają politycy, dlatego że będą szukali poparcia w konkretnym elektoracie. Tak? Natomiast ostatecznie jest to tak, że Unia Europejska to jest interes między państwami. To jest tak, że my w tym związku, w którym jesteśmy, który się nazywa Unią Europejską, albo interes swój jakiś mamy i coś z tego mamy, zyskujemy na tym, tak jak zyskiwaliśmy przez wiele lat, albo nie. I jesteśmy w stanie jasno to powiedzieć, że to się nam po prostu nie opłaca. Więc jeżeli się krytykuje Unię Europejską, no to trzeba się zastanowić, w jakich działkach, z jakiego powodu i co się da tutaj jednak naprawić. No, oczywiście ja się nie zgadzam na to, żeby było tak, że dwóch wilków demokratycznie zdecydowało, że zjedzą jedną owcę, tak? Więc nie może tak być w Unii Europejskiej, że nie istnieje prawo weta w momencie, gdy rezolucje unijne mogą być wprost skierowane przeciwko jednemu państwu i akurat tym państwem może być Polska. Tak? Akurat teraz palcem wskazywany jest zawsze Polska i Węgry jako te knombrne, które się wiecznie stawiają, ale no jeszcze raz powtórzę, następny Parlament Europejski wszystko na to wskazuje, że będzie zbudowany trochę inaczej i te właśnie reprezentanci tego nurtu, który jednak nie chciałby tej wszechwładzy Unii Europejskiej, tylko chciałby po prostu dalej, żebyśmy sobie wszyscy zdrowi byli i współpracowali na pewnych określonych warunkach wolności, no będą jednak większą reprezentację mieli niż dziś. Ja i tak się dziwię, że to głosowanie wyszło tak na włosku, bo to oznacza, że już nawet dziś przy tym składzie Parlamentu Europejskiego, który no, wydawałoby się jest pogodzony, że się raczej większość zgadza na to, że Unia Europejska powinna mieć większą władzę niż ma. Nawet tutaj wyszło, że połowa ma wątpliwości, kilkudziesięciu posłów się wstrzymało. Gdyby oni się nie wstrzymali, a byli przeciwko, to już ta rezolucja wczoraj by przepadła. No właśnie. A propos tego eurosceptycyzmu, w Holandii też odbyły się wybory miażdżące zwycięstwo lidera skrajnej prawicy, Geerta Wildersa, który mówi o tym, żeby cały ten stolik też wywrócić w Unii Europejskiej. Mamy też zmianę na fotelu prezydenckim w Argentynie, to co prawda nie jest Europa, szanowni państwo, dobrze wiemy, ale
Tak sobie myślę w kontekście też Sławomira Mentzena i tego wywracania z stolika, bo w rozmowie z Radiem Z Sławomir Mentzen przyznał, że w swojej kampanii wyborczej no tak sobie podglądał to, co się dzieje w mediach społecznościowych Javiera Milei, że trochę próbował się na nim wzorować. No i dlaczego w Argentynie to się na przykład udało, a Sławomirowi Mentzenowi jednak nie, pana zdaniem? Bo Argentyna to jest państwo, które wielokrotnie upadło, zbankrutowało i w którym po prostu już wszystkie rzeczy inne zostały zrobione, tylko jeszcze nie został mianowany prezydentem ktoś taki właśnie jak Javier Milei. To jest zupełnie inna sytuacja. My jednak mamy mimo wszystko jakąś tam stabilizację. Oczywiście nie było kolorowo i oczywiście mamy wysoką inflację. I oczywiście jest tak, że my gonimy tę Europę Zachodnią, ale cały czas jej nie możemy dogonić. Ale jest, no umówmy się, u nas to nie jest tak, że Polska to jest jakiś kraj, kurczę, zaściankowy, w którym tu wszystko leży, ludzie stąd uciekają. Jest, nie wiem, głód, tak, na ulicach leżą bezdomni i tak dalej. To nie tu, tak, to się tutaj na szczęście nie dzieje. Więc my tylko szukamy lepszych rozwiązań, a też przy okazji chcielibyśmy się po prostu lepiej czuć z rządem, który jest no, twarzą do nas, a nie plecami do nas. Tak? I to chyba trochę o to chodziło przy tej zmianie władzy, ponieważ rządy Prawa i Sprawiedliwości no, były rządami ludzi, którzy byli do nas nastawieni tak nieestetycznie, że, no, że było to po prostu trudne do zdzierżenia i wielu z nas po prostu marzyło o czymkolwiek innym, byleby tylko nie Prawo i Sprawiedliwość. Już się zgodzimy nawet na to, że będą ci politycy niekoniecznie spełniali nasze marzenia, byleby tylko, mówię, żeby nie oni rządzili, co, bo po prostu nie powinni rządzić. I te, więc u nas ta metoda na tak zwane wywracanie stolika, jak to pan powiedział, no to był bardziej ruch internetowy dla określonej części społeczeństwa, aniżeli rzeczywisty plan polityczny, bo rzeczywisty plan polityczny dla każdej partii politycznej to jest zdobywanie władzy. A władzę się zdobywa poprzez współpracę z innymi partiami politycznymi, ponieważ taką władzę, jaką zdobyło Prawo i Sprawiedliwość na te 8 lat, myślę, że jest to już bardzo odległy scenariusz, który do nas nie wróci. Przez, mam nadzieję, najlepiej by było nigdy, ponieważ ja uważam, że każdy rząd powinien być rządem koalicyjnym po to, żeby nawzajem się pewne poglądy buforowały i ścierały, żeby nie było już nigdy takiej sytuacji, że przy frekwencji 50% partia polityczna, która zdobywa 37%, ma dyktaturę. A taką sytuację mieliśmy z Prawem i Sprawiedliwością w 2015 roku, gdy partia polityczna, która rządziła krajem metodą dyktatorską, miała faktyczne poparcie w okolicach 20% społeczeństwa. Tak, także teraz się zmieniło. Frekwencja była gigantyczna, układ polityczny został przemeblowany, więc może powinniśmy, chcąc nie obrażać naszych wyborców, przestać używać pewnych figur retorycznych, a rozmawiać merytorycznie o polityce. To byłaby ciekawa zmiana, bo taka zmiana merytoryczna na pewno by wiele wniosła do dyskusji politycznej, mniej po prostu szarpaniny takiej ideologicznej, a dużo więcej właśnie wiedzy. Panie Arturze, już na sam koniec. Ostatnio w wywiadzie z Tygodnikiem Wprost pan powiedział, że Sławomir Mentzen robi sobie jaja, wciąż myśli, że jest śmieszkiem z TikToka. Sławomir Mentzen został zapytany o tę opinię i powiedział, że najwyraźniej wyborcy mieli inne zdanie, skoro on jest w Sejmie, a pana w nim nie ma. Jakby pan to skomentował? No, Sławomir Mentzen miał jedynkę w najbardziej biorącym okręgu w Warszawie, a ja miałem ostatnie miejsce w okręgu w Gdyni, więc no, nie jest to porównywalne. Także to raz. A dwa, no, mówię, teraz będziemy już oceniać pracę parlamentarną i zobaczymy, jak ta praca parlamentarna będzie wyglądała. Pierwsze posiedzenia to są takie posiedzenia, na których z oczywistych względów odbywa się pewien show, ale za chwilkę wejdą takie codzienności, w których parlament będzie co tydzień czy co dwa tygodnie debatował nad kilkunastoma ustawami. Większość z tych ustaw to będą ustawy techniczne, to nie będą ustawy budzące emocje, więc ta rekordowa oglądalność sali sejmowej, to ona nie będzie już taka rekordowa jak dotychczas, bo po prostu przejdziemy już do naszej codzienności i od czasu do czasu tylko rzucimy okiem, co tam się będzie działo, ponieważ od czasu do czasu będzie jednak jakaś decyzja do podjęcia, która będzie nas elektryzowała i którą będziemy się interesowali. No dobrze, ale jak pan widzi Konfederację, która składa projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, która jest obarczona wieloma błędami i potencjował Mira Mentzena, który mówi, no nie wyszło to najlepiej, miało być dobrze, a wyszło zabawnie, no i tak się zastanawiam, jak
no Sławomir Mentzen miałby rządzić krajem i też by powiedział, że no, miało być dobrze, a wyszło zabawnie. No na szczęście w procesie legislacyjnym jest tak, że ta ustawa, która wjeżdża na pierwsze czytanie, to niekoniecznie jest ta sama ustawa, która wyjedzie przy trzecim czytaniu już po komisjach i tak dalej. Więc tego typu błędy da się poprawić po drodze. Gorzej jak to przechodzi w trzech czytaniach i dopiero później się okazuje, że o, żeśmy nie zauważyli. A do takiej sytuacji doszło raz w poprzednim parlamencie, to była dwa razy, przepraszam. Dwa razy taka sytuacja była w poprzednim parlamencie. Raz to był błąd, który popełniło tylko Prawo i Sprawiedliwość. To był Nowy Ład. Oni nie wiedzieli, głosując, że uchwalają posłowie, że uchwalają sami sobie obniżkę pensji. Ponieważ jak wszedł Nowy Ład, to się okazało, że posłowie zarabiają 1000 zł mniej niż zarabiali dotychczas, ponieważ są obciążeni dodatkowym podatkiem. I szybko go wycofali później. Pan minister Soboń wtedy ruszył do akcji, żeby zmienić zapisy Nowego Ładu, bo przecież nie może tak być, że posłowie zarabiają mniej, nie? Więc to był raz, kiedy właśnie nie doszło do tej refleksji wielopoziomowej. A drugi raz to było wtedy, kiedy weszła tak zwana ustawa deregulacyjna, która tak bardzo deregulowała pewne rzeczy, że doprowadziła do tego, że zbiórki charytatywne zostały obciążone podatkiem dodatkowym. Tego nie wiedzieliśmy, gdy to uchwalaliśmy. To znaczy sytuacja była taka, że interpretacja pewnego zapisu tej ustawy została podana parę dni po głosowaniu dopiero i wtedy się okazało, że trzeba szybko to wycofywać, bo wszyscy posłowie popełnili błąd. I tutaj akurat było tak, że tam większość głosowała za tą ustawą, bo ta ustawa była no, raczej dobra, nie zła. Ale no właśnie jeden zapis tam spowodował, że trzeba było przepraszać, wycofywać się i tak dalej. Więc takie błędy się zdarzają, no ale dobrze by było, gdyby merytoryczna opozycja jednak objawiała się właśnie jako dobrze przygotowana, a nie jako przygotowana do tego, żeby robić szum. I tu, drodzy Państwo, stawiamy trzy kropki w naszej rozmowie. Błędy rzeczywiście się zdarzają, nie ma ludzi idealnych. Moim i Państwa gościem był Artur Dziambor, w zasadzie powinienem był powiedzieć już teraz doktor Artur Dziambor, prezes Wolnościowców. Dziękujemy za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję pięknie, miłego dnia.